do wyborów było tylko 5 tygodni, więc mieliśmy bardzo mało czasu na zorganizowanie się. W międzyczasie było już ustalone, jakie mają być okręgi wyborcze, ile mandatów ma dostać, znaczy były mandaty w większości przypisane stronie partyjno-rządowej, ale były takie okręgi, gdzie kilka mandatów, jeden, dwa bądź trzy, mogła uzyskać strona solidarnościowa. Oczywiście to nie było związane, ponieważ to były wolne wybory dla tych 35% mandatów, to tam mogły startować nie tylko osoby zgłoszone przez Komitet Obywatelski, ale również inne osoby. I z tego pomysłu korzystano, na przykład taką osobą, która zgłosiła się do udziału w wyborach w naszym regionie, właśnie był Kazimierz Świtoń, który startował w Bytomiu, dlatego że tam z listy Komitetu Obywatelskiego startował Adam Michnik. Świtoń chciał zawalczyć właśnie z Michnikiem w Bytomiu. Ale również inne osoby startowały w poszczególnych regionach, które nie były związane z komitetami obywatelskimi. Jak wyłanialiśmy kandydatów, kto wyłaniał i w jaki sposób wyłaniani byli kandydaci strony solidarnościowej w wyborach? Otóż w międzyczasie powstawały lokalne komitety obywatelskie i one proponowały swoich kandydatów. Tych okręgów, o ile dobrze pamiętam, było 10. I w takim na przykład okręgu katowickim to na 4 mandaty, tak było ustalone przy okrągłym stole, do jednego mandatu mogła aspirować strona solidarnościowa, ale w okręgu tyskim było 5 mandatów i tam do 3 mandatów mogła aspirować strona solidarnościowa. W Jastrzębiu tych mandatów było 4, 2 mogła zdobyć strona solidarnościowa i w różnych miastach było różnie, w różnych okręgach. I powiem tak, tam gdzie władze sądziły, że Solidarność będzie źle, słabo zorganizowana, że są to tereny głównie wiejskie, dotyczyło to Tychów i okręgu Pszczyny i tak dalej, to tam była możliwość zdobycia 3 mandatów na 5. Natomiast tam, gdzie spodziewali się, że Solidarność jest mocna, na przykład jak w Katowicach, to na 4 mandaty dla tej strony solidarnościowej był umożliwiony dostęp tylko do 1 mandatu. No jak się to skończyło, to wiadomo, o tym nie będę mówił. Natomiast wrócę do tego, jak wyłanialiśmy kandydatów. Wyłanialiśmy kandydatów właśnie do Sejmu, którzy byli proponowani przez te miejscowe komitety obywatelskie i również wyłanialiśmy kandydatów do Senatu. W województwie katowickim wtedy do Senatu przypadało 3 miejsca były do zdobycia w województwie katowickim i tu sprawa była, to były wolne wybory całkowicie, tu nie było żadnego podziału na mandaty dla grupy partyjno-państwowej i solidarnościowej, tylko były wolne wybory. I Solidarność zgłosiła 3 kandydatów. A tych kandydatów wybierał przede wszystkim zarząd regionu. Mieliśmy takie spotkanie, gdzie w wyniku głosowania wybieraliśmy kandydatów i zostali zgłoszeni, właściwie ze strony solidarnościowej zostały zgłoszone 4 osoby. Był zgłoszony Leszek Piotrowski, który był związany z Solidarnością Jastrzębską i Pietrzyk go lansował. Był zgłoszony Andrzej Wielowiejski, którego lansował ksiądz Tkocz z Gościa Niedzielnego. Był zgłoszony Marian Krzaklewski, który w tym czasie był wiceprzewodniczącym Regionalnej Komisji Wykonawczej, miał bardzo silną pozycję. I mimo że była taka zasada, że ludzie z zarządu
z Regionalnej Komisji Wykonawczej nie kandydują do Sejmu po to, żeby nie rozbić związku, to Krzaklewski zdecydował się kandydować do Senatu i również Solidarność Uniwersytetu Śląskiego zgłosiła rektora, byłego rektora Augusta Hełkowskiego, profesora fizyki, który był jedynym rektorem internowanym po wprowadzeniu stanu wojennego. W wyniku głosowania padły następujące ilości głosów. Ja już w tej chwili nie pamiętam tej pierwszej trójki, jaka była kolejność, ale pamiętam ilość głosów doskonale. To było 17, 16 i 15 głosów i te 17, 16 i 15 uzyskali bodajże Wielowiejski, Piotrowski i Hełkowski, a 4 głosy dostał Marian Krzaklewski, który w ten sposób został wyeliminowany z grona kandydatów Solidarności do Senatu, no i nie kandydował. Podobnie było z wyłanianiem kandydatów do Sejmu. Tak jak już mówiłem, proponowani byli przez osoby z komitetów obywatelskich, ale też były inne trochę kandydatury jakby uzupełniające ten skład kandydatów. To wszystko było wyłonione bez nieporozumień, wszyscy właśnie z dużą zgodnością, no i w momencie, gdy były rejestrowane listy wyborcze nasze, no to tu już żadnych problemów nie było, sprawa była oczywista. No i tyle jeszcze dodam, że w wyniku wyborów tego 4 czerwca cała trójka senatorów została solidarnościowych wybrana od razu i również do Sejmu zostali wybrani wszyscy w pierwszym podejściu, także już nie, w drugiej turze właściwie frekwencja była kilka razy mniejsza, dlatego że tam naszych kandydatów nie było, no i właściwie nikt nie był, czy mało kto był zainteresowany, żeby iść po raz drugi głosować, bo tam naszych kandydatów nie było, a reszta nas nie obchodziła. Właściwie takim rozgrywającym był Lech Wałęsa i on, ponieważ to był Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, to kogo Wałęsa namaścił, a namaszczenie polegało na tym, że później na plakatach dana osoba miała zdjęcie z Lechem Wałęsą, to było jakby uwiarygodnienie. I na tych 100 kandydatów solidarnościowych, znaczy ta setka kandydatów wyłonionych przez Komitet Obywatelski, tam za jakimś jednym wyjątkiem chyba, to wszyscy mieli zdjęcie, również znaczy setka do Senatu i 160 kandydatów do Sejmu, wszyscy mieli zdjęcie, prawie wszyscy, może tam za jakimś jednym wyjątkiem, z Lechem Wałęsą. To była ta jakby pieczęć, że to są kandydaci komitetów obywatelskich. Także Michnik został na tej zasadzie właśnie tutaj ulokowany w Bytomiu. To było takie polecenie z Warszawy od Lecha Wałęsy, którego nikt nie kwestionował. Szefem Komitetu Obywatelskiego wyłonionego był Alojzy Pietrzyk, szef Regionalnej Komisji Wykonawczej. I w skład tego komitetu wchodzili wszyscy członkowie Regionalnej Komisji Wykonawczej, czyli można by tak było powiedzieć Zarządu Regionu Solidarności. No i to był taki podstawowy człon. Jak mówiłem, zasada była taka, że członkowie Regionalnej Komisji Wykonawczej nie startują do Sejmu po to, żeby się nie okazało, że związek się zniknął po prostu, bo wszyscy poszli do Sejmu. Tylko próbował kandydować Marian Krzaklewski i drugą osobą, która kandydowała, to był jako członek Regionalnej Komisji Wykonawczej, to był Kazimierz Świtoń, ale on nie miał poparcia Lecha Wałęsy.